Witaj, Kamylko. Dzisiaj taki pomysł, żeby pojechać sobie na Zalew Szczeciński, gdzieś w okolicy Trzewierzy i tam się zawiesić w hamaku i przenocować. Wyjechałem późno, bo nie było potrzeby wcześniej, to jakieś 2-3 godziny jazdy maksimum. Cmentarzyk, a właściwie lapidarium pod Trogoradziem, który kiedyś nazywał się Hammer. Zakupy zrobione. W delikatesach kaczka. Trzebież właśnie opuściłem. No, tu było trochę ludzi. Trzebież to jest taki mały kurorcik. Zachodzi właśnie słońce. Tak, raz zachodzi, raz wychodzi. Jestem tuż przy drodze właściwie. Przed chwilą tutaj przyjechali inni rowerzyści. Ale myślę, że tutaj już nikogo nie będzie w pobliżu. Niestety słyszę jakiegoś psa w oddali. Ktoś sobie spaceruje. Ale zaraz będzie zachód, więc pewnie słońce zajdzie i sobie pójdą wszyscy. Jest 4:51. Wstałem już jakieś pół godziny temu, bo zaczął się fajny wschód słońca. Zrobiłem jakieś zdjęcia, może coś z tego wyjdzie fajnego. W nocy coś tutaj sobie łaziło, jakieś ślepia w ciemności były, ale ogólnie nic takiego. Cieplutko. Trochę po zalewie się niosły rozmowy. Nie wiem, pracowników, czy kto tam był. Nad ranem zaczęły sobie śpiewać ptaki. Teraz już troszeczkę stonowały, ale było głośno rzeczywiście. Tam prowadzi droga do domu. No to wystartowałem o 6:12. Tutaj też nie wiadę się. Przewolę na plecy prędzej. Thank you.
przede mną umykał właśnie lisek. Kto wie, może to były te ślepa. Te ślepia, które widziałem w nocy. I jeszcze zjechałem sobie do zalewu. Gdzie złapiał mnie lekko kropiący deszcz. Naprawdę leciutki taki, takie kropelki dosłownie. Ale zabawne, że wcześniej sprawdziłem prognozę i zero deszczu żadnej. Witaj wiato. O. Witaj. I żegnam kamerko.